Szczęść Boże Maria Kupczyk, czas na informacje dnia, zapraszam. Spójrzmy na własne życie oczami Chrystusa, apelował w Watykanie ojciec święty Franciszek. W czasie spotkania z wiernymi na modlitwie Regina Celi prosił o towarzyszenie mu modlitwą w czasie zbliżającej się pielgrzymki na Węgry. Ojciec święty Franciszek w czasie rozważań przed modlitwą Regina Celi zachęcał nas do ponownego spojrzenia na własne życie oczami Chrystusa. Mówił także o tym, jak ważny jest wieczorny rachunek sumienia. Jest on pięknym sposobem na szczere otwarcie się przed Chrystusem, podkreślał papież. Ojciec święty w przyszły piątek uda się z trzydniową pielgrzymką na Węgry. Jak wskazywał, będzie to dopełnienie jego podróży apostolskiej z 2021 roku na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. To będzie także podróż do centrum Europy, na którą nadal napierają lodowate wichry wojny, a masowe przemieszczanie się tak wielu osób przypomina o pilnych kwestiach humanitarnych. Papież prosił wiernych o towarzyszenie mu modlitwą w czasie tej pielgrzymki. Apelował o modlitwę w intencji Ukrainy i o jak najszybsze zakończenie fali przemocy w Sudanie i powrót dialogu w tym kraju. Ojciec święty przypomniał także, że wczoraj w Paryżu odbyła się beatyfikacja 5 męczenników kapłanów zabitych podczas tzw. komuny paryskiej w 1871 roku. W Gnieźnie odbyły się uroczystości odpustowe ku czci świętego Wojciecha. Uroczystą sumę odpustową koncelebrowali księża biskupi z Polski i innych krajów Europy. Święty Wojciech to główny patron Polski. Każdego roku odpust ku jego czci gromadzi tłumy pielgrzymów. Dziękujemy dziś Bogu za świętego Wojciecha. Było to także dziękczynienie za dar świętego Jana Pawła II. Za wszystko, czego nas właśnie stąd, z tego lechowego wzgórza uczył. Odczuliśmy i coraz bardziej odczuwamy, jak wielkim zobowiązaniem są dla nas jego słowa. To tu, w pierwszej stolicy Polski, święty Jan Paweł II apelował do nas o wierność dziedzictwu świętego Wojciecha, przypominał prymas Polski. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył metropolita gdański ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Zadanie przekazywania wiary i głoszenia Ewangelii, jakie zostawił nam święty Wojciech i o którym przypominał święty Jan Paweł II, jest dziś trudne i wymagające odwagi. Mamy dziś bowiem do czynienia z coraz częstszym wyśmiewaniem wiary, brakiem poszanowania symboli chrześcijańskich i wartości ewangelicznych, mówił w czasie homilii. Jest trudne i wymaga mocnego trwania przy Chrystusie, gdy się widzi, z jaką łatwością manipuluje się słowem i fabrykuje fałszywe oskarżenia, by niszczyć autorytety moralne i duchowe, jak w przypadku świętego Jana Pawła II. A w tym ostatnim przypadku niektórzy jego przeciwnicy posunęli się prawdziwie do absurdalnych pomówień. Nie jest łatwo przekazywać wiary dzieciom i młodzieży, gdy widzi się, jak poddawana jest dyskretnej, ale zdecydowanej laicyzacji, a niekiedy nawet demoralizacji. Wobec tych trudności musimy trwać mocni w wierze i jedności. Nie możemy się poddawać i dać się zastraszyć przeciwnikom, podkreślał ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Dziś przypada siódme narodowe czytanie Pisma Świętego. Rozpoczyna ono 15 tydzień biblijny, który w tym roku przebiega pod hasłem Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pismo Święte to jest klucz, żeby zrozumieć wszystko to, co dzieje się w naszym życiu i także to, co robimy. Nie bez przyczyny my czytamy to Pismo Święte także w czasie liturgii, na początku, przed liturgią eucharystyczną, bo ono tak naprawdę objawia nam wszystko. Objawia nam wolę Boga, kim On jest, czego chce od nas, co my też mamy w tym naszym życiu robić. Znajomość Pisma Świętego, czytanie Izajasza, czytanie Ezechiela, Doliny Kości, czytanie różnych wydarzeń ze Starego Testamentu pokazuje nam, że poetycko naprawdę Bóg nas prowadzi w kierunku Jezusa. To Pan Bóg jest Panem historii i On to wielokrotnie już w Piśmie Świętym pokazał. Może to także pokazać w naszym życiu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości pomaga w rozwoju Polski lokalnej. Stawiamy na zrównoważony rozwój gospodarczy, mówił dziś w Sulęcinie premier Mateusz Morawiecki. Rząd Prawa i Sprawiedliwości po prostu pomaga w rozwoju Polsce lokalnej. Tutaj w Sulęcinie to także ponad 300 tysięcy złotych z programu Maluch Plus dla potrzeb żłobka lokalnego. Ale w całym województwie to liczne
domy kultury, domy seniora, boiska, właśnie drogi, o których mówiłem, szkoły, żłobki. Tu w Sulęcinie także nowy sprzęt dla szpitala powiatowego. Tak, dofinansowujemy szpitale powiatowe i dokładamy super nowoczesny sprzęt. Na to stawiamy, na zrównoważony rozwój gospodarczy i cieszę się, że to on doprowadził do najniższego w historii III Rzeczpospolitej poziomu bezrobocia, do największej liczby miejsc pracy. Niemcy będą musiały przedstawić dowody potwierdzające, że Polska zrzekła się reparacji wojennych. Polski rząd cały czas podkreśla, że sprawa ta nigdy nie została uregulowana. Polska nigdy nie zrzekła się reparacji wojennych od Niemiec. Takie stanowisko przyjął polski rząd w specjalnej uchwale. Została ona już opublikowana w Monitorze Polskim. Jak podkreślał w rozmowie z Radiem Maryja wiceszef polskiej dyplomacji Arkadiusz Mularczyk, to historyczny dokument. Nasz rząd podkreśla w nim konieczność uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji. Zwraca uwagę, że ani w czasie PRL-u, ani po odzyskaniu suwerenności w 1989 roku sprawa ta nie została zamknięta. Inaczej twierdzi strona niemiecka. Dla niej sprawa jest zamknięta, a rząd niemiecki nie zamierza podejmować negocjacji w tej sprawie. Przyjęcie uchwały przez polski rząd zmusza stronę niemiecką do przedstawienia dowodów w sprawie reparacji. Ciężar dowodu przedłużamy na stronę niemiecką, która powinna wykazać, że takie życzenie rzekomo miało miejsce. Tak więc jest to ważna historyczna uchwała, która również ma skutek na przyszłość, ponieważ każdy rząd i ten obecny, ale też również na przyszłość tą uchwałą będzie związany i również ta kwestia powinna być podnoszona w relacjach bilateralnych na różnych szczeblach przez przedstawicieli naszego rządu. Nie tylko przez resort dyplomacji, ale również przez inne resorty, inne instytucje, które również tą kwestię w trakcie spotkań bilateralnych powinny podnosić. Straty wojenne oszacowano na 6 200 000 000 000 zł. Prawdopodobnie w czwartek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie wsparcia dla polskich rolników. W ostatnim tygodniu rząd przyjął m.in. projekt ustawy, na mocy którego podniesiony zostanie zwrot akcyzy zawartej w kupowanym paliwie do 2 zł. Rząd chce także wydłużyć program dopłat do nawozów sztucznych. Padła także zapowiedź ustawy, która umożliwi budowę silosów i magazynów bez pozwolenia budowlanego. To wsparcie jest odpowiedzią na poważne problemy polskich rolników po niekontrolowanym napływie ukraińskiego zboża do naszego kraju. Zboże jednak to nie jedyny problem. Do Polski masowo napływały także mrożone owoce. Wielu przetwórców ma już wypełnione chłodnie ukraińskimi mrożonkami. Trafiły one do nas po bardzo niskich cenach. W zeszłym roku nie były one objęte cłem i podatkiem. Związek Sadowników Rzeczypospolitej już apeluje do rządu o podjęcie szybkich działań. Bez wsparcia wiele gospodarstw zajmujących się produkcją owoców czeka bankructwo. To już ostatnie dni dla kombatantów Poznańskiego Czerwca na złożenie wniosku o wsparcie. Wnioski można składać w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim do 28 kwietnia. Na wypłaty rząd przeznaczył łącznie 500 000 zł. 28 czerwca 1956 roku robotnicy zakładów Cegielskiego podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną. Została ona krwawo stłumiona przez milicję i wojsko. Można powiedzieć, że to były trzydniowe walki toczące się na ulicach Poznania pomiędzy 28 a 30 czerwca. Niekiedy się nawet mówi w tym kontekście o powstaniu poznańskim. Mówił historyk profesor Krzysztof Kawalec. W starciach zginęło co najmniej 58 osób. W kwietniu uczestnicy tamtych wydarzeń, jak i rodziny nieżyjących kombatantów, mogą się starać o udzielenie pomocy finansowej. Żeby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć wniosek. Wnioski należy składać do końca kwietnia. Formularz wniosku jest do pobrania na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W formie papierowej można go odebrać w punkcie informacyjnym w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mówił rzecznik wojewody wielkopolskiego Jarosław Władczyk. Dokument można odebrać także we wszystkich delegaturach urzędu, a więc w Kaliszu, Lesznie, Pile i Koninie. Na pomoc finansową mogą liczyć czynni uczestnicy czerwca, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu bądź też doznali represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Pieniądze rozdziela komisja powołana przez wojewodę wielkopolskiego. Co roku niestety ubywa osób, które składają te wnioski. W tej chwili jest to około 100 osób. Wysokość tego świadczenia jest zależna od ilości właśnie złożonych tych wniosków,
ale też od dochodów, które otrzymują te osoby i zawsze przez ilość wniosków ta kwota jest dzielona. Osoby, które w poprzednich latach złożyły wniosek i po pozytywnym jego zweryfikowaniu uzyskały świadczenie, w tym roku korzystają z uproszczonej procedury ubiegania się o pomoc finansową. Jak zauważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski, wielu kombatantów boryka się z trudną sytuacją finansową. Myślę, że z jednej strony to jest sytuacja finansowa, z drugiej strony to jest wiek, to są osoby już bardzo podeszłym wieku, 80-90-latkowie, więc to wsparcie finansowe jest wielu z nich potrzebne. Pomoc finansowa dla uczestników czerwca po raz pierwszy została przyznana w 2006 roku. I na teraz to wszystko z Panem Bogiem.